witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, przed wami pozycja. To gra idei, to wojna idei. Naszym zadaniem jest dowieść, że nasza idea jest słuszniejsza niż rywala. No, natomiast moja żonka niespodziewanie wyleciała do teściowej lepić pierogi, że w końcu biały się budzi. Budzi się do życia niczym bestia, która zimowała. No ale to jest chyba już niestety it's too late, apologize. Chciałoby się zaśpiewać z Hetmanem. Ten Hetman ewidentnie ma chyba jakieś ADHD. W obozie Gary'ego Kasparowa przecina niczym maczeta kibola Wisły Kraków. No można powiedzieć, że bardzo za ostry goniec. Zło figuru. Ten goniec jest zły. Nie o to chodzi, że ma coś na sumieniu, kogoś zabił i nikomu o tym nie powiedział, tylko o to chodzi, że jego potencjał jest bardzo słabiutki. Już nie mówiąc o tej wieży, która płacze tam, pisze listy odwołania, jakieś apelacje do Sądu Najwyższego, by ją uwolnili. Niestety, póki co nie pogra. Człowiek cały czas wisi, zwróćcie uwagę, jest związany, tak? Jeżeli ktoś teraz zechciałby zlać tutaj, no to mamy goniec, bije C5, moi drodzy. No pozycja się rozlatuje tutaj, jak klocki Lego. Jakiegoś tam trzylatka. Pinąć gońca i zaraz zagrać E6, tak? Żeby tu już goniec nie był zamknięty za łańcuchem pionowym. Żeby był już tutaj wolny, jak antylopa na, moi drodzy, polu. A jak antylopa gdzieś tam na preriach. Nie wiem, czy antylopy żyją na preriach, nie wiem, mniejsza o to. W każdym razie już tam, gdzie miał być. Ale tutaj niespodzianka. Pada H4. Ale Chiń się nie śpieszą tutaj, moi drodzy, ma tutaj, można powiedzieć, że na celowniku już rywala, ma tę sarnę tutaj już w krzyżu, jeśli chodzi o lunetę sztucera, no i wie, że może w każdym momencie tutaj zadać ostateczny wyrok w postaci B5, natomiast on jeszcze gra tutaj H4. Jest opanowana doszczętnie, o, nowy przymiotnik, opanowana doszczętnie. To nie jest przymiotnik, moi drodzy, przecież to jest przysłówek. Opanowana jak doszczętnie. Przysłówki opisują, moi drodzy, czynności, czyli czasowniki. No, widać, że jeszcze do szkoły muszę troszeczkę pochodzić, od wtorku ruszę. Na zabić oczywiście pionem i tak było. Hetman zabił, słyszeliście ten huk na E5. Przepraszam, to nie są fajerwerki, moi drodzy, to hetman tłuczący na E5. I teraz jest szach. Czarny w tym momencie powiedział: Wiktoria! Wszedłem swoją wieżą na otwartą linię G. Tyle posunięć, tyle męki, moi drodzy. Tyle błędów, niedokładności, aby moja wieża zajęła linię G. Super. No ale co z tego? Nie wiadomo. Białe kontynuują grę, moi drodzy. Pion zabił D5 i hetman E2. Po co ten hetman cały czas tutaj się pulta? To jest kolejna strata tempa. Ten hetman tutaj to jest bardzo ryzykowne zagranie, bo przecież wieża E8 i będzie problem. Moi drodzy, po chociażby goniec F8 albo D6 jest problem z hetmanem. Zasłona gońcem nigdy nie będzie działać, bo wchodzi D4. No, po ruchu wieża E8 biały chyba dostrzegł swój błąd i powiedział: no nie, ten hetman musi wracać, moi drodzy. Hetman wrócił na D1, czyli darmowe tempa, no nie wiem, są święta, gwiazdka, białe robią darmowe prezenty dla czarnego. Najpierw hetman H5, później hetman D1, później hetman E2, teraz hetman, ten hetman ewidentnie ma chyba jakieś ADHD. Czarny planuje zagrać gdzieś swoim gońcem. Jak myślicie, gdzie, moi drodzy? Oczywiście na, o sorki, na G4, tak, zaraz tutaj plan atakowania hetmana i być może sklejania tutaj gońca z pionem. No, bardzo aktywny był tutaj. To jest marzenie, moi drodzy. Każdy ma jakieś marzenia. Ten goniec też. On chce wejść, moi drodzy, na E2. Tu wystarczyło proste H3, żeby nie... Porównajmy aktywność naszego gońca z aktywnością tego gońca, który tak naprawdę, no, wygląda słabiutko. Słabiutko dopiero zaczyna swoją przygodę z siłownią, a ten goniec, no, już tutaj jest starym, wytrawnym weteranem. 12 lat, moi drodzy, na kreatynie. E5 w tym miejscu, moi drodzy, osobiście też zabiłbym tutaj na, znaczy też, no nie też, bo biały, czarny tak nie zagrał, biały, czarny, biały, no jest grubo. A tak naprawdę, jakby skoczek gdziekolwiek odszedł, no to zwróćmy uwagę, co się dzieje tutaj. No, punkt, moi drodzy, F7 wisi, na siódmy rząd wdarła się wieża, która jak to kiedyś tam, kiedyś całkiem niedawno ktoś pisał w komentarzach, jest jak świnia, żre wszystko, może i tak. Widzicie te świnie? Dokładnie. C3, tutaj pobroniłem zawczasu, tutaj tak naprawdę stworzyłem piękny łańcuch pionowy, natomiast ten łańcuch będzie nadgryzał mój przeciwnik niczym hiena tutaj, antylopę, która no niestety jest już kulawa. W każdym razie rywal tak nie pograł, rywal w tym miejscu zabił na B3, co ułatwia mi tak naprawdę rozbój w biały dzień, artykuł 210. Co ja powiem o tej partii? Kabareton, moi drodzy, Bałtroczyka, czy jakiś tam kiedyś taki był podobny. Piękny mat pionem,
Niech figura pionem nie pomiata, tak jak mówiłem. Czasem pion daje mata. Śmiech długo nie będzie trwać, ponieważ mamy checkmate. Taki finał. Dziękuję wam za oglądanie. Do usłyszenia.